Cześć, witam wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będą przemiany, no głównie techniczne, jakie miały miejsce w XIX wieku. Skupimy się tutaj oczywiście głównie na początkach XIX wieku. Jeśli chodzi o rozwój przemysłu, w Wielkiej Brytanii od drugiej połowy XVIII wieku miała miejsce rewolucja przemysłowa. Tutaj zachęcam do jednej z poprzednich lekcji, odsyłam, tam trochę sobie o tym wspominaliśmy. I stało się w ten sposób na początku XIX wieku a, to państwo, Anglia, jedną z największych potęg przemysłowych na świecie, podnoszono wydajność produkcji, wykorzystywano najnowsze osiągnięcia techniki, nauki. Przede wszystkim upowszechniono maszynę parową, która mogła teraz napędzać jakieś maszyny, poprawiać wydajność pracy. Napędzała ona pompy, windy w kopalniach i tym podobne. Jednak z jej z eksploatacją wiązały się częste eksplozje które wywoływało nadmierne ciśnienie pary w kotle. I problem ten rozwiązał anglik Art, Arthur e, Wolf, e, który udoskonalił maszynę, którą wcześniej opracował e, James Watt. E, możemy sobie zapisać, Arthur Wolf. Piszmy sobie może to psa. Arthur Wolf. Arthur. Wolf udoskonalał maszynę parową. Ok. Wkrótce do użytku wchodzą maszyny, które mają większą moc, silniki wielocylindrowe, w których para porusza kilka już tłoków, nie tylko jeden. No i przez długi czas silniki parowe wytwarzano prawie tylko w Wielkiej Brytanii. W pozostałych krajach po prostu je kupowano stamtąd albo nie były nawet one popularne, przez co Anglia ich wyprzedzała. Ewentualnie były to kraje Europy Zachodniej i Stany Zjednoczone, a tam zaczęto dopiero je produkować po 1830 roku, czyli jak widzimy dość tak, no dość późno. Je jeśli byśmy sobie to zestawili, no Anglia była na przodzie, w zasadzie przez prawie cały XIX wiek, no cały XIX wiek Anglia była na przodzie, jeśli chodzi o łączną moc maszyn parowych, jaki, jaką posiadała. Samo to udoskonalenie możemy sobie zapisać, sama maszyna parowa to mieliśmy 1770 rok, udoskonalona maszyna parowa przez Łota to 1800 rok, a ta wysoko już prężna maszyna Ulfa to rok 1820. I tutaj w porównaniu pierwsza moc maksymalna w kilometrach w koniach mechanicznych Pierwsza maszyna wata miała 15, a ta udostępniona przez Wolfa miała już 100. Czyli widzimy wzrost mocy, no dość duży, dość duży wzrost. W takim razie, skoro mieliśmy te maszyny parowe, także rosło zapotrzebowanie na jakieś nowe maszyny do rozwoju hutnictwa. Już w pierwszej połowie XVIII wieku zastąpiono węgiel drzewny koksem które pozwala uzyskać wyższe temperatury. Wprowadzono oprócz kucia młotami walcowanie żelaza w mechanicznych walcarkach, które były napędzane przez maszyny parowe. To pozwalało z kolei wytwarzać większą ilość żelaza które miało jednolite właściwości, bo to był problem, czy miał w miarę jednolity skład. Rozwijała się też produkcja jakichś lepszych narzędzi, maszyn do obróbki żelaza, wiertarek, tokarek, obrabiarek i stopniowo żelazo stawało się niezbędnym materiałem do jakiejkolwiek konstrukcji, czyli upowszechnienie żelaza sprawia, że ono jest lepsze do budowania i staje się jednocześnie lepszym materiałem do konstrukcji. Jeśli chodzi o rolnictwo, mamy także w nim duże przemiany. Mamy tzw. Tak rewolucję agrarną, która jest zapoczątkowana w Anglii i w Niderlandach już w XVI wieku, ale ona się ciągnie, ciągnie, ciągnie i w XIX wieku ogarnia już w zasadzie większą część Europy. Początkowo wydajność produkcji żywnościowej wzrasta szybciej niż nawet liczba ludności. W Europie Zachodniej tradycyjne gospodarstwa, które wcześniej produkowały tylko na potrzeby własne, przekształcają się w wielkie gospodarstwa, które są nastawione na zysk, zaczynają się specjalizować w produkcji jednego artykułu, żeby sprzedaż oczywiście była bardziej dochodowa, czy już nie produkujemy marchewek i sałaty, żeby mieć zupę, tylko wycinamy sałatę, produkujemy więcej marchewek, zasiewamy wszystko marchewką i możemy to przez to sprzedawać, bo ktoś inny już sprzedaje sałatę, więc od niego sobie kupimy tyle, ile my potrzebujemy, czyli dwie główki, nie? I możemy sprzedawać 500 marchewek komuś. Oczywiście te liczby są znacznie większe, 500 marchewek to tak, no jeszcze nie, nie taki duży biznes. Powstają farmy wtedy zbożowe, e, warzywne, mleczarskie, drobiowe, całe plantacje tytonu czy też chmielu. E, także zwiększa się wydajność gleb przez wprowadzenie płodozmianu, melioracji tych gleb e, i jakieś stosowanie nawozów, e, nawozów mineralnych. E, do samego upowszechnienia nawozów mineralnych przyczynił się chemik e, Justus von Libyś. E, możemy go sobie zapisać, Justus von Libyś. Kustus von Zgubiłem E. Liebig. Liebig się pisze nazwisko. Libyś on sformułował, udowodnił teorię o mineralnym odżywianiu się roślin, czyli uznano, że jednak a zaraz to, to mineralne nawozy mają sens, rzeczywiście coś poprawią, dlatego warto je wprowadzić. I to dało także podstawy pod nowoczesną chemię rolną. Początkowo stosowano naturalne nawozy mineralne, czyli saletrę chilijską, później mieliśmy rozwój przemysłowy i także wytwarzanie powoli mineralnych nawozów już produkowanych sztucznie. Produkcję rolną zwiększano także że dzięki wprowadzeniu bardziej wydajnych gatunków roślin, ulepszaniu zwierząt hodowlanych, braniu dobrych osobników i tym podobne, czyli po prostu przez krzyżowanie tych najlepszych osobników. Zmieniały się także stosunki społeczne na wsi. W samej Europie Zachodniej chłopi już przestali być tymi chłopami pańszczyźnianymi, zwalniano się z zależności feudalnych, ziemia stawała się ich własnością, proces ten... Nazywamy oczywiście czym? Uwłaszczeniem. On rozpoczyna się już w XVI wieku w Niderlandach i Anglii, a na przełomie XVIII i XIX wieku w zasadzie ogarnia całą Europę Zachodnią, czyli uwłaszczenie chłopów. Uwłaszczenie chłopów. On no, najpóźniej będzie miał miejsce w Rosji, z tego co mi się wydaje. Bo tam, znaczy ogólnie w Europie Wschodniej, na Bałkanach ten system feudalny się bardzo długo utrzymuje, aż do połowy XIX wieku. Tam także te wszystkie nowinki techniczne docierają jakoś później. Szlachta nie były za, zainteresowane tym do tego, bo korzystały po prostu z tej taniej roboty chłopów i nie musiały inwestować w lepsze technologie, no bo nadal mają chłopów, oni zarabiają dużo i tak dalej, i tak dalej i stają się te gospodarstwa niewydajnie. Chłopi, chłopi są przypisani do tych ziem, nie mają także możliwości swojego rozwoju. Nie było po prostu wolnych ludzi, którzy mogli pracować gdzieś w fabrykach, co powodowało także zastój rozwoju, jeśli chodzi o e, przemysł i stagnację całego wschodu. Mówiliśmy o zacofaniu wschodnim, rozwinięciu zachodu. E, w Rosji, na Półwyspie Bałkańskim jeszcze na początku XX wieku były rejony, które stosowały metody uprawy i hodowli które w zasadzie nie różniły się niczym od średniowiecznych. Dlatego no, mówimy o rzeczywiście takim zacofaniu wtedy wschodu. No nadal jest jakaś tam różnica, ale to już nie to samo co było tak naprawdę wtedy. Z kolei inna sytuacja była Stanów Zjednoczonych w Ameryce Północnej. Tam nigdy nie istniał system feudalny. Od początku mogła się rozwijać dobra gospodarka oparta na kapitalizmie i tam też były największe w sumie zmiany, jeśli chodzi tam bardzo szybko się to wszystko rozwijało. W zasadzie z kompletnego, byśmy powiedzieli, za przeproszeniem, za dupia rozwinięto supermocarstwo, ale o tym sobie jeszcze powiemy o Stanach Zjednoczonych w XIX wieku. E, wzrost produkcji tej przemysłu wiązał się także z problemem, jeśli chodzi o przewóz tych wszystkich towarów i surowców e, i szukano jakichś nowych środków transportu. E, również tutaj w komunikacji nastąpił jakiś prze, przełom, zastosowano maszynę parową. W 1807 roku odbył się rejs pierwszego statku parowego, który się nazywał Claremont. Był skonstruowany przez Amerykanina Roberta Fultona. Pewnie za, e, zastanawiacie się, kto to jest. To jest Robert Fulton. No i później z czasem także mieliśmy parowce militarne, ale pierwszy statek 1807 Clermont. No, później mieliśmy także militarne statki e, parowe i tak dalej z działami, ale o tym sobie jeszcze coś wspomnimy w przyszłości. E, one się, te zmiany dokonywały się stopniowo i do połowy XIX wieku już większość flot handlowych dysponowała e, jeszcze e, tylko i wyłącznie ża żaglowcami, no ale... Spokojnie z czasem wprowadzono te parowce, stawały się one popularne, ale dlaczego te żaglowce jeszcze nie były, nie były tak łatwo wyparte, gdyż same parowce były po pierwsze droższe, nie no i nie musiały ze sobą zabierać jakiegoś zapasu węgla na dalekie podróże, które, miały, które musiały zabierać parowce, żeby się poruszać, no i często okazało się, że były po prostu szybsze, jeszcze ten wiatr jednak dawał większego powera. Dopiero ta efektywność statków parowych wzrosła, kiedy zmieniono ich napęd. Koła łopotkowe zastąpiono samą śrubą okrętową, która została opatentowana w 1836 roku przez zresztą Amerykanina szwedzkiego pochodzenia Johna Ericksona. W latach późniejszych z kolei przy budowie parowców zamiast konstrukcji drewnianych zastosowano konstrukcje metalowe i to pozwoliło na zwiększenie ich ładowności, no i parowce, łaLA stały się już bardziej sensowne. Samo zastosowanie maszyny parowej w komunikacji wodnej wywołały próbę stworzenia jakiegoś takiego pojazdu lądowego, no i powstała seria samochodów parowych, które były jednak pojazdami tak zawodnymi, że w zasadzie nie mówimy o nich za dużo bardziej zastosowano, bardziej się udało to w przypadku szyn żelaznych, czyli połączenia szyn żelaznych z maszyną parową i stworzeniem po prostu lokomotywy w 1814 roku udało się to George'owi Stevensowi zbudował on lokomotywę, która mogła uciągnąć ciężar 30 ton poruszać się z prędkością wtedy 6 km na godzinę czyli George, George Stevenson Stevenson 1800, 1800, 1814, tak mój błąd, 1814 mamy pierwsza lokomotywa. a tym sobie wspomnieliśmy też na poprzednim filmiku, jeśli chodzi, jak mówiliśmy sobie w XVIII wieku W 1825 roku otwarta zostaje pierwsza regularna na świecie linia kolejowa, w Wielkiej Brytanii oczywiście. Ona służy do przewozu towarów i osób między kopalnią a portem. Jako pierwszą trasę tę liczącą zresztą mało bo 16 km przebyła właśnie lokomotywa Stevensona, ale do 1833 roku używano na niej też trakcji konnej, ponieważ konie i owiec były tańsze niż parowóz i węgiel. Czyli zauważmy, że początek, początek problemów był także taki, że nie, nie posiadano jakby stosownych też, no, koszty były za duże po prostu na te nowe technologie, żeby je wprowadzić. Dopiero ich upowszechnienie sprawiło, że były tańsze. Kolejna lokomotywa, którą też Stevenson skonstruował tym razem jeszcze z Sydem w 1829 roku, osiągnęła w rok później w dniu otwarcia linii kolejowej Manchester-Liverpool. Wtedy prędkość zawrotną jak na tamte czasy 48 km, czyli widzimy ten rozwój 6-48. Wkrótce konie także przestały być sensownym konkurentem, jeśli chodzi o maszyny parowe i zostały po prostu wyparte. Sama gorączka budowy kolei także ogarnęła Wielką Brytanię, nie, y, znaczy ogarnęła Wielką Brytanię, ale także USA, Belgię, kraje niemieckie i Rosję. I w 1850 roku już w Europie mamy długość linii kolejowych, która przekracza 25 tysięcy kilometrów. Towary przez to prze, przewożone na długą odległość z dziesięciokrotnie większą prędkością niż wcześniej, co ułatwiało zaopatrzenie z kolei przemysłu, umożliwiało w latach nie przewóz żywności w jakieś rejony w Europie dotknięte głodem, kupowanie tego i tak dalej. Niskie koszty zwiększyły także mobilność ludzi i podróże przestały być czymś, co tylko dotyczyło ludzi bogatych, ale w zasadzie każdy mógł się, no prawie każdy mógł się jakoś przemieszczać. Zwróćmy też uwagę na to zdjęcie. To jest Ludwig Pasteur, czy też Louis Pasteur, zależy czy chcemy mówić po francusku, czy spolszczamy imię. Francuski chemik i mikrobiolog zajmował się między innymi badaniem fermentacji. Wymyślił metodę pasteryzacji. Na pewno kojarzycie. Pasteryzacja często używana do produktów, czy też do wina, do, do ochrony przed zepsuciem. Także badał choroby zakaźne. Między innymi wynalazł szczepionkę w 1885 roku. Szczepionkę przeciwko wściekliźnie. To już taki późniejszy XIX wiek. Nie będziemy, o tym sobie jeszcze powiemy trochę o tej drugiej połowie XIX wieku. Ale zauważmy też, że jest to pierwsze zdjęcie, jakie się pojawia w serii naszych filmików, już teraz powoli będą one wypychały obrazy. Też to daje fajny taki realistyczny pogląd na to, jak wyglądała dana osoba. Jeśli chodzi o handel w XIX wieku, gospodarki zaczęły się coraz bardziej łączyć. Gospodarki zaczęły się być zależne między sobą, szczególnie zależne od koniunktury rynków światowych, czyli od ich wydajności. Pierwszym takim przykładem był angielski przemysł bawełniany, który opierał się na importowaniu surowcu, surowca bawełny i stale zwiększającego się eksportu gotowych wyrobów. Także jeśli chodzi o produkcję hutniczą, ilość wytwarzanych maszyn z czasem przekroczyły to zapotrzebowanie rynku wewnętrznego, trzeba było to eksportować. W tej sytuacji Wielka Brytania... Aby uniknąć krachu ekonomicznego, szukała właśnie innych rynków zbytu. Z kolei gdy Napoleon ogłosił blokadę kontynentalną i zamknął Europę na towary brytyjskie, Anglia zaczęła więcej tych produktów wywozić do Indii i Ameryki Południowej. No i aby zdobyć nowe rynki zbytu, między innymi dostarczała broń, a także finansowo wspierała ruchy wyzwoleńcze w samych koloniach hiszpańskich, czyli podrzucała ich tam do rewolucji po to, żeby im przesyłać, wciskać swoje towary potem, jak będą no bardziej niepodlegli. No i te kraje właśnie z czasem także uniezależniły się i otworzyły się na brytyjskich kupców. Sama Wielka Brytania w 1849 roku znosi akt nawigacyjny, który zapewnia flocie brytyjskiej tę wyłączność przewozów towarów między metropolią, czyli Anglią, a koloniami. My zawsze mamy metropolię, czyli państwo, które posiada kolonie i jej kolonie. I zawsze przewóz między metropolą a koloniami to wspominaliśmy sobie o tym akcie, a zostają on zniesiony w 1849 roku. Zniesienie aktu nawigacyjnego. Zniesienie aktu nawigacyjnego. Znieścimy się. Hop! Wtedy następuje intensyfikacja żeglugi, ogólnie jeśli chodzi o transoceanicznej, co się łączy z wybuchem gorączki złota w Kalifornii, przyczynia się do budowy coraz szybszych żaglowców. Żagl Zbudowano wówczas takie słynne statki złotego wieku żagli, czyli klipery, klipery często handlowe. One miały najczęściej trzy maszty, ogromne ożaglowanie, Powierzchnia, powierzchnia dochodziła do 4000 m kwadratowych, czyli całkiem były duże i osiągały rekordową wtedy prędkość 18 węzłów tutaj przypomnienie jeden węzeł to około 1,8 km na godzinę no czyli tu mieliśmy no, całkiem sporo, no około 30 mniej więcej km na godzinę jeśli chodzi o napędzanie wiatr to było ok w porównaniu do Pierwszych, pierwszego brytyjskiego parowca sierobowego Archimedesa, który przepłynął Atlantyk z prędkością 10 węzłów, to kliper e, e, amerykański, który nazywał się Great Republic, e, przepłynął w 1853 roku cały Atlantyk w 13 dni. Jednak z czasem oczywiście te parowce udoskonalono i one to wyparły. Tutaj na otwarcie kanału sueskiego, który niedostępny był dla żeglowców ze względów tych tutaj problemów, jeśli chodzi o poruszanie się, też doprowadziło to do zmierzchu panowania ich i bardziej już przechodzono na te parowce. I to tyle jeśli chodzi o nowinki technologiczne na początku XIX wieku. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, no i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku wpisując facebook.com ukośnik a+ W razie pytań prosimy o kontakt przez gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.